Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak obliczyć odległość rzeczywistą na mapach Google'a. Powiedzmy, że chcemy obliczyć odległość z Krakowa do Poznania. No, normalnie byśmy zrobili pokaż trasę. Byśmy tutaj wpisali Kraków Poznań. No to jest około 450 km, lecz my chcemy obliczyć odległość rzeczywistą, a nie odległość, jak idzie droga. Tak więc klikamy tutaj na ten taki trybik. Teraz laboratorium map Google i włączamy narzędzie do pomiaru odległości. Zapisujemy zmiany. Teraz klikamy na tą taką linijkę, jednostki metryczne, zaznaczamy i klikamy tutaj na punkt, z którego chcemy wystartować. Oraz na punkt, gdzie chcemy zakończyć. Powiedzmy tutaj. I widzimy, odległość jest 335 km. Jeszcze pokażę inny przykład tego zastosowania. Tutaj zresetujemy. Powiedzmy, że na przykład wybieramy się na spacer nad Jezioro Maltańskie. No to przykładowo tak mówię. To jeszcze raz narzędzie tutaj do pomiaru. Metryczne. I zaznaczamy sobie naszą drogę. No to ja tutaj tak niedokładnie zaznaczam, ale to tak przykładowo. No widzimy, mielibyśmy do przejścia 5 km. Dzięki za obejrzenie, myślę, że poradnik się tam przyda Wam kiedyś w życiu. No to wszystko, cześć.